Cześć moi drodzy. Otrzymałem dzisiaj paczkę. Bardzo się cieszę, ponieważ jest to paczka z Growboxem. Tutaj widzicie, jak to wygląda. Jest to lampa LED-owa firmy Mars Hydro. Tutaj macie specyfikację techniczną oraz adres mailowy oraz stronę internetową producenta. Jeśli będziecie zainteresowani, można sobie spokojnie tutaj odwiedzić ten adres. Tą stronę producenta. Tu na dole jest paczka z lampą, a powyżej mam konstrukcję growboxu. Tak wygląda lampa po wypakowaniu. Kolejny raz tutaj pokazuję Wam specyfikację techniczną. Jest ona naprawdę fajnie zapakowana, także fajnie to wygląda. Tutaj mamy osprzęt cały, karabinki, jakieś haczyki do zamocowania lampy już tam na konstrukcji tej stalowej growboxu. No i instrukcja obsługi. Tak to wygląda. Myślę, że instrukcja, że cała konstrukcja nie jest bardzo skomplikowana i fajnie się to będzie wszystko montować. No i tutaj po lewej stronie również specyfikacja techniczna, a po prawej stronie instrukcja montażu właśnie tej lampy. Ok, także tak wygląda paczuszka z lampą LED-ową. A teraz spójrzmy na paczuszkę już z growboxem. Growbox wygląda w ten sposób. Tutaj mamy takie trójniki. Trójniki, które są chyba takie same, oraz takie rurki, które jak widzicie mają tutaj różną długość, ale są oznaczone literkami. Jest tego sporo, także bez tych literek prawdopodobnie nie udałoby nam się tego poskładać. Także fajnie, że one są. Tutaj te trójniki mają tylko literkę D. Literka D jest na każdym z tych trójników. Świadczy to o tym, że one są wszystkie takie same, co nam również ułatwi montaż tej konstrukcji szkieletu, można powiedzieć. Zobaczmy, co tutaj mamy jeszcze dalej. Tutaj mamy linki, takie linki, paski do mocowania pewnie może drutów czy innych. To się okaże podczas montażu. Tak wygląda, tu możecie podejrzeć jakie ma wymiary ten growbox, no i jak mniej więcej to wyglądać powinno po złożeniu. No i tutaj również instrukcja montażu. Po lewej stronie mamy te wszystkie rurki, długości tych rurek, no i właśnie widzicie, po co są potrzebne te literki właśnie na tych rurkach. No i tutaj już nie powinno być później problemu ze złożeniem tego wszystkiego w całość. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. No i tutaj jeszcze widzicie cały ten pokrowiec, można go tak chyba nazwać. Ok, zabieram się za składanie. Spójrzcie, udało mi się. Było to troszkę skomplikowane, musiałem się troszkę napocić, żeby to wszystko złożyć, ale udało mi się. Ta konstrukcja jest naprawdę bardzo duża. No i jeszcze jak to wygląda. Tu jest takie okienko, przez które możemy podejrzeć nasze uprawy. Naprawdę bardzo fajna sprawa. No i otwórzmy to cudo. Zamek jest naprawdę wykonany solidnie, nie zacina się. Nie ma tutaj problemów z jego otwieraniem. To jest naprawdę fajną sprawą. Lampa w tej chwili jest załączona. Ja sobie tutaj umieściłem już kilka roślin. No i tak to wygląda. Ta szafka oczywiście nie jest w zestawie. Ja sobie ją tutaj włożyłem po to, by umieścić na niej te rośliny. No i spójrzmy na górę. Tutaj mamy otwory wentylacyjne. Bardzo fajne rozwiązanie. No i karabinki, które mocują nam tą lampę. I z lewej strony również. Tutaj widzicie szkielet. Szkielet metalowy. Nie jest to ciężkie, także można to swobodnie tym manipulować. No i jest to naprawdę bardzo fajnie rozwiązane. Tak wygląda sama lampa. Świeci ona niesamowicie intensywnym światłem. Naprawdę, może tego na filmie tak bardzo nie widać, ale to światło jest mega mocne.
Tu zresztą widzicie, jak te roślinki nabierają koloru dzięki takiego intensywnego zielonego. Tutaj na przykładzie tego banana muszę wam powiedzieć, ten listek po lewej stronie banan rozwinął w mgnieniu oka, można powiedzieć, i naprawdę tutaj nie kłamie. Tak bardzo działa na niego to światło. Tutaj mamy również otwory wentylacyjne oraz wyjście na kabel, który tam podłączamy później do gniazdka zasilającego. Tutaj również otwory wentylacyjne. No i tak wygląda właśnie ten nasz growbox. Naprawdę jestem bardzo, bardzo pozytywnie, znaczy zadowolony jestem po prostu z czegoś takiego. Posłuży mi on przede wszystkim do uprawy roślin egzotycznych, bo one, jak wiemy, wymagają naprawdę bardzo dużo światła. No i bardzo się cieszę, że właśnie mam coś takiego. Teraz sobie wyłączymy to urządzenie, tą lampę. No i spójrzmy, jak to wygląda, kiedy lampa nie świeci. Tutaj mam troszeczkę światła dziennego, no ale widzicie, że jest różnica. Tak to wygląda. Mars Hydro, tak nazywa się producent tego właśnie growboxu. Spójrzmy teraz na tak zwany efekt wow. Teraz nam growbox nie świeci. Wow, można powiedzieć. Naprawdę jest efekt niesamowity, kiedy zapalamy to światło. Jest ono bardzo, bardzo intensywne. Znowu na chwilę zgaszę, żebyście mogli znów zobaczyć tak zwany efekt wow. Super. Super. Naprawdę mega jestem zadowolony. Dzięki. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku.